Poranna rozmowa Radia Opole. Dzień dobry, kłania się Państwu Joanna Matlak, ze mną w studiu gość Wojciech Komarzyński, dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu. Witam. Witam serdecznie Panią redaktor, witam szanownych radiosłuchaczy. A zaczniemy od afrykańskiego pomoru świń. Nasze województwo wygląda w tej chwili tak, że mamy dwie strefy, jest ta strefa różowa i strefa niebieska. Tak tylko wyjaśnię słuchaczom, różowa to jest taka, gdzie stwierdzona ASF u dzików, ale jeszcze nie w hodowlach świń. No a niebieska to taki trochę bufor, który oddziela od strefy różowej czy też czerwonej. I to jest też tak, że agencja jakby refunduje, przyznaje też pieniądze dla rolników, którzy są poszkodowani. Ile jest ma takich programów w agencji, które wspierają rolników? Jest całkiem sporo, bo i problem jest spory. Na szczęście on na polszczyźnie nie wygląda tak tragicznie jak na wschodniej części kraju, tak? Tam faktycznie zmagają się rolnicy w znacznie większym stopniu. Natomiast tutaj są takie już niepokojące sygnały, ale też bardzo zdecydowanie działania administracji rządowej, tutaj działania słuszne i naprawdę dobre pana wojewody, wojewódzkiego lekarza weterynarii. To są niezbędne działania takie interwencyjne, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się tego wirusa, bardzo groźnego wirusa i tutaj no, skutki są okropne dla rolnictwa w wyniku rozprzestrzeniania się tego zjawiska, no bo wiadomo, całe stado trzeba zlikwidować, jeżeli takie zjawisko się pojawi. Serce dlatego, boli. No serce boli, oczywiście skutki ekonomiczne są straszne, dlatego nie tylko te działania tutaj, o których mowa właśnie z ramienia administracji rządowej, ale również Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, czyli działania również rządowe, tak, natomiast tutaj dedykowane właśnie finansowe działania dla rolników z Ministerstwa Rolnictwa, to jest pomoc krajowa, ale także pomoc z programu rozwoju obszarów wiejskich na zapobieganie, na prewencję taką szeroko rozumianą przeciwko rozprzestrzenianiu się wirusa ASF. No i może zacznę od początku, bo tutaj 15 lipca zakończyła się pomoc taka interwencyjna dla producentów trzody chlewnej, dopłata do urodzonych pomiędzy kwietniem a czerwcem sztuk właśnie świń. Tutaj sprawna akcja, bo 2 tygodnie tylko nabór trwał, aby wykorzystać te środki z pomocy krajowej, ale teraz kolejny nabór trwa, więc tutaj pomoc właśnie na bioasekurację, ponieważ no to jest jedyny tak naprawdę skuteczny sposób zwalczania tego wirusa i tutaj pomoc również 50% kosztów z pomocy de minimis w rolnictwie. Rolnik może się ubiegać na wszystkie te działania w obszarze jego gospodarstwa zapobiegające, a więc tutaj maty dezynfekcyjne. No właśnie, co a to więc jest bioasekuracja? Właśnie wszelkie czynności ograniczające rozprzestrzenianie się tego wirusa do siedziby stada, tak? Mhm. Więc tutaj jeśli chodzi o zabezpieczenie chlewni, o te maty dezynfekcyjne, o odzież ochronną, o te śluzy, o również sprzęt do dezynfekcji, tak, różne myjki, miejsca również czyste, preparaty. Miejsca brudne. Tak, aby tutaj wyodrębnić jak najbardziej, ale również zorganizować właśnie to gospodarstwo w taki sposób, aby jak najmniejszy kontakt był tutaj zabezpieczyć, ochronić i przebudować nawet, bo właśnie tutaj przechodzimy do programu rozwoju obszarów wiejskich, gdzie jest działanie inwestycyjne. Tak, a tutaj jest więcej czasu, bo ten pierwszy do 22 lipca, tutaj drugi inwestycyjny z PROW-u do 2 września i tutaj można właśnie ubiegać się o znacznie większe środki do 100 tysięcy złotych i program nazywa się do zapobiegania zniszczeniu potencjału produkcji rolnej, bo tutaj tym potencjałem produkcji rolnej właśnie jest ta produkcja zwierzęca, więc także szereg działań inwestycyjnych, przebudowa zagród inwentarskich w taki sposób, aby jak najbardziej ogrodzenia i również tutaj te śluzy, te miejsca i urządzenia do dezynfekcji można sfinansować. Dużo musi wydać rolnik, żeby tak porządnie się zabezpieczyć? No ta pomoc jest naprawdę duża, zarówno w ramach wsparcia krajowego, jak i ze środków unijnych, więc 50% w ramach wsparcia krajowego, tak, natomiast tutaj do 100 tysięcy złotych 80% kosztów kwalifikowanych, katalog można tutaj poznać podczas pisania wniosku, świadczymy
tutaj też pomoc, ale też o DDR-y, więc tutaj rolnik może śmiało aplikować i ubiegać się o takie maksymalnie środki. Maksymalnie 100 tysięcy można tak otrzymać. Jest, no tak to jest. To jest duża kwota, bo tak jak pytałam, ile może rolnik wydać, no to jeżeli maksymalnie 100 tysięcy, no to całkiem sporo. Zgadza się. I tutaj ważne, aby to też nie jest pierwsze tego typu działanie. My takie nabory prowadzimy od wielu lat. Wielu rolników z tego na Polszczyźnie skorzystało, więc tutaj no, nawet objazd ostatni podczas konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, no byliśmy pod wrażeniem, w jaki sposób rolnicy dzisiaj organizują tą hodowlę, więc no naprawdę wielki szacunek, wielkie uznanie. To już nie są takie gospodarstwa jak kilkanaście lat temu, one są naprawdę dobrze przygotowane, ale ważne właśnie, żebyśmy wszyscy podjęli jak najdalej idące i takie celowane działania, aby tutaj ograniczyć to ryzyko. Można już określić, ile wniosków złożono w ramach tego pierwszego programu, w ramach pomocy krajowej, bo może nam się uda wtedy skalę jakby zarysować tego zjawiska SF-u. No tutaj możemy mówić dopiero jak zamkniemy więc ten nabór, więc nie chciałbym tutaj żonglować liczbami, tak? Natomiast no mówię, w skali województwa opolskiego no nie jest to tak jakby powszechne zjawisko jak na wschodzie kraju. Wnioski możemy składać w agencji jakby w głównej siedzibie, ale też tych powiatowych, terenowych. Przede wszystkim oddziałach. W biurach powiatowych, jeżeli chodzi o to, przede wszystkim wsparcie krajowe. W biurach powiatowych też prowadzimy identyfikację i rejestrację zwierząt. Jest to system, który narzuciła tutaj Komisja Europejska wiele lat temu, ale to naprawdę pożyteczny system. Wiemy, w jaki sposób przemieszcza się tutaj, czy właśnie trzoda chlewna, czy bydło. Produkcja zwierzęca szeroko idąca jest kontrolowana, tak szeroko rozumiana jest kontrolowana jej przemieszczanie, więc w biurach powiatowych można też składać wnioski i otrzymywać to wsparcie w drodze decyzji kierownika biura powiatowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania producenta rolnego. Natomiast jeśli chodzi o pomoc tą unijną, również można w biurze powiatowym, ale obsługujemy to w oddziale regionalnym, w biurze wsparcia inwestycyjnego. W obu przypadkach to jest refundacja. W obu przypadkach to jest refundacja. Czyli jakby rolnik najpierw sam ponosi koszty, później dostaje zwrot. Tak jest. Więc co musi przynieść, jak mu udowodnić te swoje koszty? Wniosek w obu przypadkach, dobrze wypełniony wniosek. Oczywiście wniosek podlega uzupełnieniu, no ale w interesie zarówno rolnika, jak i agencji jest, aby to był kompletny wniosek, załączone tutaj faktury, tak, poniesione koszty. Natomiast no tutaj szeroko idącą pomoc świadczą o DDR-y, tak, więc tutaj rolnicy, to już nie jest nowość, takie wnioski piszą od lat i uzyskują to wsparcie. Co to jest Bitwa Regionów, panie dyrektorze? Wspaniały konkurs zorganizowany przez Ministerstwo Rolnictwa, dedykowany kołom gospodyń wiejskich. No, koła gospodyń wiejskich stały się takim oczkiem w głowie nas wszystkich. To piękne dziedzictwo kulturalne, kulinarne. Nawet mając okazję spotkać pana ministra nie tak dawno na warszawskim Służewcu podczas pikniku z produktem polskim, też wspaniałe wydarzenie. Pan minister wyraźnie podkreślił, że to nasz skarb narodowy, o który trzeba dbać, który trzeba pielęgnować, i mam takie poczucie, że właśnie ten konkurs jest wyrazem tej troski, tej dbałości o te wspaniałe organizacje, jakimi są koła gospodyń wiejskich. Ten konkurs trwa, teraz kończą się tutaj zmagania na etapie powiatowym. 5 pikników odbywa się na terenie województwa opolskiego, 4 już się odbyły, jeszcze ostatni w tym takim obwodzie kędzierzyńsko-kozielskim przed nami. Naprawdę wyjątkowa rywalizacja, jeśli chodzi o te potrawy, no ich unikatowość, ich tak naprawdę takie dziedzictwo z pokolenia na pokolenie, tak, jest absolutnie widoczne, i tutaj wielkie uznanie dla pani, że chcą to przekazywać dalej, chcą się z nami tym dzielić i naprawdę jesteśmy pod wielkim wrażeniem. No bez względu na wynik poszczególnych eliminacji, no każdemu kołu należy się wielki szacunek, wielkie uznanie, wspaniałe wydarzenia. Wojciech Komarzyński jest państwa i moim gościem. Przechodzimy teraz do internetu na stronę www.radioopole.pl. Tam dalsza część naszej rozmowy. Zapraszam.
Panie dyrektorze, tak sobie myślę, że jak ktoś zasiada w takiej komisji konkursowej, no to ma fajnie, może się trochę najeść tych smakołyków. Tak, trzeba bardzo ostrożnie, bo w ostatnim chyba w Nysie tak było aż 14 dań, teraz w Gogolinie akurat moi zastępcy mieli tę przyjemność wcześniej w Brzegu, w Oleśnie. Akurat ja, no to wielka przyjemność, tak? Natomiast no, skosztować tylu dań to jest wielkie wyzwanie. Mhm. Generalnie to jest tak, że koła gospodyń wiejskich z różnych miejscowości ze sobą rywalizują przez te potrawy, tak? Czyli ta, która lepiej smakuje, bardziej smakuje komisji, wygrywa. Tak ale jest, co wygrywa? Tak jest. No, tam walory przede wszystkim właśnie smakowe, ale ta tradycja przekazana, unikatowość tego dania, tak? Więc no, jest bardzo wiele kryteriów. Tutaj w komisji konkursowej taki mistrz kulinarny zasiada i to on najwięcej ma do powiedzenia, ale przedstawiciele tych właśnie organizacji rolniczych, okołorolniczych instytucji również, tutaj swoim takim patronatem pani poseł Wioletta Porowska, która też uczestniczy w tych pracach komisji, więc naprawdę staramy się, aby jak najbardziej sprawiedliwie ocenić i te walory, przede wszystkim smakowe, ale też takie wizualne, no pięknie, pięknie są te potrawy przygotowywane. A o co koła walczą? Jaka jest nagroda? Nagrody są finansowe, tak, i tutaj naprawdę bardzo, bardzo pokaźne na działalność tych kół, no to tutaj właśnie takie nagrody mogą wspierać i wspomagać działanie takich kół, ale też taka wielka satysfakcja, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od kilku lat, od 2018 zdaje się roku, no wcześniej koła były tak pomijane, można powiedzieć, więc decyzją właśnie rządu polskiego, ministra rolnictwa, są wspierane systemowo i tutaj otrzymują wsparcie poprzez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To jest też taka potrawa, która musi mieć jakby tę pieczątkę produktu polskiego, prawda? Tak, tam przede wszystkim właśnie stawia się na ekologię, to są naturalne polskie produkty, właśnie ten piknik, to jest przede wszystkim promowanie tego patriotyzmu konsumenckiego, to jest istotne, więc no korzyści z tego festiwalu, z tego konkursu są przeogromne. Jak idzie wypłacanie dopłat do nawozów? Jeśli chodzi o nawozy, zakończyliśmy razem z naborem wsparcia bezpośredniego tutaj ten nabór i około 10 tysięcy wniosków wpłynęło w skali województwa opolskiego. Teraz w lipcu idą pierwsze wypłaty. Taka największa transza została zaplanowana na sierpień. Przypominam, że to jest nadzwyczajna pomoc, nieprzewidziana, bo no, trudno było przewidzieć komukolwiek, w jaki sposób tutaj nastąpi ten kryzys na rynku surowców, a przecież gaz no, jest głównym czynnikiem kosztotwórczym przy produkcji nawozów azotowych, ale tutaj polski rząd jak najbardziej wobec wszystkich wyzwań stara się stawić czoło, także w przypadku nawozów, więc następna transza największa w sierpniu i takie ostatnie, w przypadku takich problematycznych zdaje się wniosków we wrześniu, ponieważ no wnioski to ogólnie... z kryteriami, z tego co czytałam, też są kłopoty, tak, w sensie katalog, nie wszyscy rolnicy katalog, otrzymują. Zgadza się, tam termin przede wszystkim zakupu tego nawozu był istotny, ale także katalog tych nawozów, który, on jest bardzo szeroki, tak, on był rozbudowywany podczas rozpatrywania tych wniosków, więc jak najdalej idąca pomoc, żeby tutaj dotarła do rolnika, to jest naszym celem Ministerstwa Rolnictwa. Dziękuję ślicznie, Wojciech Komarzyński był Państwa i moim gościem, dyrektor ARiMR-u w Opolu. Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia Pani i Radiu Słuchaczom. Dziękujemy. Poranna rozmowa Radia Opole.